Starosta Kłodzki mówi o tym, iż opłaca się słuchać ludzi, a seniorzy nie kryją słów uznania w stronę powiatu. Efektem kuluarowych rozmów pomiędzy Noworuską Radą Seniorów a wicestarostą Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk i poseł Moniką Wielichowską jest wprowadzenie stałej 20% zniżki na przejazdy autobusowe dla każdego seniora z powiatu kłodzkiego, który ukończył 60. rok życia. 24 sierpnia w siedzibie starostwa odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem a Kłodzką Spółką Państwowej Komunikacji Samochodowej, reprezentowaną przez panią prezes Elżbietę Żytyńską. Program Mobilny Senior wejdzie w życie 1 września. Rada senioralna akurat w Nowej Rudzie jako jedyna ma taką kartę seniora uprawniającą do różnych zniżek w Nowej Rudzie. No i zaproponowali, czy na tą kartę nie można by było mieć zniżki na PKS. W sumie pomysł dobry, tak? Tylko że od razu usiedliśmy sobie z panią prezes PKS-u i mówimy, no dobra, jeżeli już mamy dawać zniżki, to nie tylko tym mieszkańcom Nowej Rudy, tylko mieszkańcom powiatu. No to lecimy, jak idziemy, to idziemy na całość dla wszystkich mieszkańców powiatu powyżej 60 roku życia. Sami drukujemy też kartę, która będzie dla każdego i tak to się udało. Jest to wspaniały projekt, który obejmuje tak naprawdę wszystkich, którzy ukończyli 60 rok życia. Nie ma ulg ustawowych dla seniorów, to tym bardziej ja myślę, że dedykowany projekt do tej dosyć szerokiej grupy ludzi jest bardzo trafnym pomysłem. Na kilkudziesięciu spotkaniach w całej Polsce, również tutaj w powiecie kłodzkim, w Nowej Rudzie i w Kłodzku, spotkaliśmy się z seniorami, by móc rozmawiać o tym, jakie mają potrzeby i w którym kierunku idziemy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj została podpisana umowa na zniżki, jeżeli chodzi o poruszanie się nie tylko w obrębie powiatu kłodzkiego, ale też całej Polski. Cieszę się, że trwają prace w starostwie, żeby stworzyć coś na kształt senioralnej Rady Powiatu Kłodzkiego. To będzie znakomita przestrzeń do dyskusji, do rozwiązywania spraw i też szukania pomysłów kolejnych rozwiązań, które będą służyć seniorom. Także to jest ta droga, którą powinniśmy iść. Każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który ukończył 60 rok życia, powinien wypełnić wniosek o wydanie karty uprawniającej do zniżki. Druki wniosku będą dostępne od 28 sierpnia w Starostwie Powiatowym, siedzibie PKS przy ulicy Dusznickiej 1 w Kłodzku oraz w Noworudzkim i Kłodzkim Ratuszu. Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest już dostępny do pobrania na stronie internetowej pks-klocko.pl. Po złożeniu wniosku zostanie wydana plastikowa karta, a uprawnieni będą cieszyć się tańszymi przejazdami na wszystkich liniach kłodzkiego PKS-u. Możemy jeździć wszędzie, liniami lokalnymi, kursami dalekobieżnymi, czyli tymi, które realizuje PKS na przykład do Zakopanego, do Sosnowca, do Kołobrzegu sezonowo. Możemy również korzystać z linii regionalnych, czyli tych do Wrocławia. Podczas spotkania został również poruszony problem dostępności niektórych połączeń. Jak zapowiada prezes Żytyńska, opracowano już nowy plan komunikacji, ale spółka oczekuje na nowe przepisy ustawy o transporcie publicznym, nad którą prace utknęły. Interpelację poselską w tej sprawie zobowiązała się złożyć poseł Wielichowska. Ja wrócę do tego tematu. Jestem członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury i niestety tam, przynajmniej w obrębie naszej komisji, prace nie trwają. Więc zapytam w interpelacji poselskiej, na jakim to jest etapie, czy nabiera gdzieś kształtów, o czym nie wie opinia publiczna. Mamy opracowany plan transportowy wspólnie z powiatem kłodzkim. Czekamy tylko na to, aż wejdą przepisy ustawy, niektóre przepisy ustawy o transporcie publicznym, te, które czekają na wyjście z dyrektyw unijnych i mam nadzieję, że wówczas, jeżeli ruszy, wejdzie w życie plan transportowy, że PKS będzie operatorem obsługującym ten teren i wówczas w tym planie transportowym uwzględnione zostały te najważniejsze potrzeby mieszkańców i pasażerów. Projekt Mobilny Senior z pewnością będzie cieszył się dużą popularnością, a dobra współpraca powiatu z kłodzkim PKS-em w przyszłości będzie owocować coraz lepszymi i bardziej komfortowymi warunkami komunikacji, nie tylko w powiecie kłodzkim.